Takie proste pytanie chciałem zadać wam na początek. O co najlepiej, najbardziej dbamy? Najprostsze pytanie, jakie może być. O co dbamy? O co najbardziej dbamy? O co się troszczymy? No, tak, no nie to miałem na myśli, ale dobrze odpowiedzieliście. Natomiast ja miałem na myśli, że najbardziej dbamy o to, co jest nasze. Znaczy o naszą własność, tak? Już jak coś nie jest naszego, tak, no to już tak, no to inni muszą dbać na przykład. Ale co jest nasze, to najczęściej dbamy. Dlatego, że, no właśnie, prawdopodobnie dlatego, że żeśmy to kupili, tak, może długo oszczędzaliśmy, żeby to kupić, nabyliśmy to za jakąś tam sumę, staraliśmy się, długo czekaliśmy, no i dbamy o to, tak, zdrowie, chociaż tego może nie nabyliśmy, to jest naszym darem dla nas, ale też dbamy czy inne rzeczy. Dbamy to o to, co jest nasze. Dzisiaj będziemy mówili o trzeciej prawdzie biblijnej, takiej doktrynie, można by powiedzieć, doktrynie odkupienia albo wykupienia. To są te same zamienne słowo, wykupienie. Z czego zostaliśmy wykupieni lub dlaczego zostaliśmy wykupieni. I takim przewodnim naszym tekstem, bo ten tekst właśnie nam jakby gdzieś wskazuje czy prowadzi do poznawania tych doktryn, do utwierdzania się w tej zdrowej nauce, jest tekst z listu Pawła do Tytusa z 2 rozdziału, gdzie czytamy w 14 wierszu takie słowa. Właściwie 13 musimy połączyć z tym 14. 2 rozdział apostoła Pawła listu do Tytusa, 13-14 wiersz. Mówi Paweł tak: w oczekiwaniu szczęśliwej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, który wydał za nas samego siebie, po co? Aby nas wykupić. Od czego? Czyli tu jest jakby kto zrobił, co zrobił i od czego? Od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud szczególny, gorliwy w szlachetnych czynach. Tydzień temu mówiliśmy o doktrynie wybrania, jak ona się dokonuje, jak ona wygląda, jak ona funkcjonuje w naszym życiu. I dzisiaj jest z tą właśnie doktryną wybrania związana doktryna wykupienia. To jest taka bardzo prosta, wiem, że można ktoś powiedzieć prostacka analogia. Idziemy do sklepu i coś w tym sklepie wybieramy. Ale to nie wszystko, że ja sobie coś tam wybrałem, powiedzmy na półce, ale muszę tą rzecz kupić. Muszę zapłacić, muszę ponieść jakąś cenę. A mówiliśmy o wybraniu, to mówiliśmy w analogii małżeństwa, tak? Że chłopak przychodzi do dziewczyny, składa jej propozycję, zaprasza ją do związku, do relacji i to zaproszenie no, musi się spotkać, żeby zostało zrealizowane z pozytywną odpowiedzią. Nie zawsze tak jest. Ale to nie koniec, bo również i w tym wypadku jest pewna cena. Jest pewna cena. Oczywiście my nie funkcjonujemy w takiej kulturze, w której by ktoś miał kupować sobie partnera czy partnerkę, ale gdzieś tam istnieją i kultury do dzisiaj, ale też gdzieś może i w naszej, że coś takiego było, że chyba to kobieta dostawała posag, czy w posagu coś dostawała, tak? Tak. Tutaj mamy bardzo wyraźne wskazanie, że Jezus Chrystus oddał za nas życie, aby nas wykupić, wydał samego siebie, poniósł cenę, to jest powiedziane o cenie, że ten wykup miał cenę, aby nas wykupić i jest napisane od czego. A taką klasyczną historię wykupienia znajdujemy w Księdze Rut. Ja tylko tak spróbuję pokazać kilka takich miejsc ze Starego Testamentu, a na jednym się dłużej zatrzymamy. Księdze Rut, gdzie właśnie ona znalazła się w takiej sytuacji razem ze swoją teściową bez opieki. Bez opieki w bardzo trudnej też materialnej sytuacji. I znajdujemy tutaj taki tekst w 2 rozdziale, 20 wiersz Księgi Rut, 2 rozdział Księgi Rut, 20 wiersz. Wtedy Noemi powiedziała do swojej synowej, czyli Rut, błogosławiony jest on. Tu jest wcześniej powiedziane, ten on to jest Boaz, u Pana, który nie zaniechał swojej łaski ani dla żywych, ani dla umarłych. Powiedziała jej też Noemi, człowiek ten jest naszym bliskim, krewnym, należy on do naszych
wykupicieli. Wykupicieli. I teraz, żebyśmy wiedzieli, skąd to się ta tradycja wzięła, wykupu, musimy się odnieść do trzeciej księgi Mojżeszowej, do prawa. I tam czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej 25, 25 rozdział, 25 wiersz. Takie słowa, gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej własności, wtedy przyjdzie jego wykupiciel, najbliższy mu krewny i wykupi dobra swojego brata. I można powiedzieć, i wszystko, co tam razem było z tym dobytkiem. Tutaj mamy taką sytuację, że Noemi, teściowa Rut, była jakoś spokrewniona z Boazem i na nim, znaczy tam możemy poczytać całą tą historię, ale na nim spoczął obowiązek właśnie wynikający z tego prawa wykupu, wykupienia. Tak? I oczywiście wiemy, jak to się dalej skończyło, że całe życie Rut zmieniło się dzięki temu, że Boaz ją wykupił. Ale w Nowym Testamencie znajdziemy podobny obraz, może nie tak dosłownie nazwany, nie tymi samymi słowami, ale obraz troski o najbliższych, w 5 rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, 5 rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł mówi tak, 4 i 8 wiersz. Jeśli zaś któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech najpierw one, czyli te dzieci i wnuki, uczą się szanować własny dom i oddawać odpłatę swoim rodzicom, to bowiem jest miłe przed Bogiem. Tutaj widzimy, że nie ma prawa wykupu, ale Nowy Testament pokazuje, że troska, tak jak tutaj o najbliższych, w tym wypadku o mamę czy o babcię, która została sama, a jest wdową, spoczywa na najbliższych, czyli na dzieciach lub na wnukach. I 8 wiersz Paweł mówi, jeśli ktoś tego nie robi, jeśli ktoś nie dba o swoich, jeśli zaś ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie zabiega, to słuchajcie, to są mocne słowa, to jest niewierzący człowiek. To są mocne słowa. Jeżeli ktoś nie troszczy się o swoich najbliższych, to mówi Paweł do Tymoteusza, wypar się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Nie tylko, że on jest niewierzący, jest gorszy od niewierzącego, ponieważ często niewierzący ludzie potrafią się troszczyć o swoich bliskich. A więc ta idea troski, ta idea dbania o to, co jest mi bliskie, co jest obowiązkiem tak naprawdę, jest widoczna i w Starym, i w Nowym Testamencie. W Starym i w Nowym Testamencie. Przypominam, że jesteśmy w tej naszej serii, która przypomina nam najważniejsze prawdy biblijne. Zaczęliśmy o prawdzie o stworzeniu. Tydzień temu mówiliśmy na przykładzie Abrahama o prawdzie o wybraniu, a dzisiaj będziemy właśnie mówić, czym jest wykupienie i jak to ma się do naszego życia. Jak to się ma do naszego życia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli takie miejsce, które jest klasycznym obrazem historii wykupienia. Klasycznym obrazem historii wykupienia na kartach Starego Testamentu to jest druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, Eksodus, rozdział 14. Rozdział 14. Jest to końcówka tej historii, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Faraon nie chciał go wypuścić. Bóg okazywał swoją moc i swoją chwałę i przymusił w końcu Faraona do tego, żeby wypuścił jego naród. Ten się w końcu ugiął, wypuścił, ale sobie pomyślał, nie, ich niedoczekanie, ja ich dopadnę. A w 14 rozdziale, 9 wiersz drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy, Egipcjanie ścigali zatem wszystkie konie, rydwany Faraona, jeźdźcy, jego wojsko i dogonili ich obozujących, czyli Izrael, naród wybrany, nad morzem, koło Pinahahirot, naprzeciw Baal-Sefon. A gdy Faraon zbliżył się, synowie Izraela podnieśli swoje oczy, a oto Egipcjanie ciągnęli za nimi i przestraszyli się bardzo i wołali synowie Izraela do Pana i powiedzieli do Mojżesza, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, zabrałeś nas tu, abyśmy pomarli na pustyni?
Cóż to nam uczyniłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie tymi słowy oświadczyliśmy ci w Egipcie? Odstąp od nas, a będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Kiedy czytam te słowa, mam czasami z tyłu głowy takie myślenie, czy takie słowa, które się pojawiają, niektórzy mówią, to dlatego, że się nawróciłem, to mnie spotkało? To ja poszedłem za Jezusem, to ja Jemu zaufałem i to mnie teraz spotyka, to lepiej by było, jakbym żył tak, jak żyłem. Ale co mówi w 13 wierszu Mojżesz? Powiedział Mojżesz do ludu, nie bójcie się. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie zbawienie Pana, które sprawi wam dzisiaj, bo Egipcjanie, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądać na wieki. Pan będzie za was walczył, a wy milczcie. To jest historia, która ma miejsce około 400 lat po historii, którą tydzień temu czytaliśmy, historii z Abrahamem i jego powołaniem, czy jego wybraniem. Oto ten naród, naród wybrany, który przebywa w egipskiej niewoli, jest jakby cała jego historia historią wykupienia. Po okazaniu, tak jak powiedziałem, swojej mocy wobec Faraona, Faraon zmienia swoje zdanie i postanawia ścigać Izraelitów, aby zemścić się na nich i za ich ucieczkę. I widzimy tutaj w tym tekście prawie dogania Izraelitów, a ich ogarnia panika i wyrzuty wobec Boga. To po to nas wyprowadziłeś? To dlatego, co tam grobów nie było? To na pustyni mamy? Kto tutaj przyjdzie nam kwiatki położyć? Tak? Dlatego? Ale jaka jest odpowiedź Mojżesza? Mojżesz mówi, nie bójcie się. Dlaczego? Bo zobaczycie zbawienie Pana, Pan będzie walczył za was, a wy siedźcie cicho. Wiecie, to jest problem, że my często, kiedy jesteśmy pośrodku jakichś problemów, doświadczeń, cierpienia, trudno nam siedzieć cicho. A Pan mówi, siedź cicho, ja się tym zajmę. Zobaczycie zbawienie Pana, Pan będzie walczył. Skąd Mojżesz o tym wiedział? Bo znał Boże obietnice. Bo wiedział, że Bóg zobowiązał się czuwać nad swoim narodem, bo ich wybrał. Dlatego dzisiaj mówimy o odkupieniu, bo nie możemy mówić o odkupieniu, kiedy nie mówiliśmy o wybraniu. Bóg wybrał i się zobowiązał do opieki, do obecności, do prowadzenia. Bóg powiedział, że nie pozostawi ich ani nie porzuci. To jest Jego obietnica. On nie może zaprzeć się własnym obietnicom. Tym właśnie jest wykupienie. Boża wierność w stosunku do Jego obietnic. Zaraz w następnym rozdziale, 15 rozdziale tej samej księgi, Księgi Wyjścia, czytamy, mamy zapis pieśni Mojżesza. Po tym, jak wszyscy tam Egipcjanie zginęli, on znosi Bogu chwałę, Bogu na chwałę pieśń. I w 15 rozdziale, 13 wierszu czytamy, wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś, prowadziłeś w swej mocy na niwy swej świętości. Wykupiłeś. A 16 wiersz dalej mówi w drugiej części, póki nie przejdzie twój lud, Panie, póki nie przejdzie lud, który nabyłeś. Nabyłeś. I to jest mowa oczywiście o Izraelu, o Starym Testamencie, o narodzie wybranym w Starym Testamencie. Ale na początku żeśmy pokazali, czy na początku żeśmy zacytowali tekst z Nowego Testamentu, że Paweł mówi, to my zostaliśmy wykupieni drogą krwią naszego Pana. Wykupieni. On to uczynił. On to dokonał. Bóg obiecał, że będzie się troszczył. Bóg powiedział, że nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. Bóg wykupił, wszedł w relacje z narodem izraelskim, wybrał ich i złożył im obietnice, obietnice błogosławieństwa, opieki, troski i ochrony. Taką właśnie obietnicę, jasną obietnicę znajdujemy w Księdze Izajasza w 43 rozdziale. Pierwszy i drugi wiersz. To jest ta obietnica, która była złożona dla Izraela, a którą później Izajasz przypomina narodowi wybranemu. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą. Gdy będziesz przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię
nie spali. Ja jestem z Tobą, ja Cię wykupiłem. Tutaj właśnie widzimy Boży obraz Jego opieki, Jego obecności. Bóg nie mówi i nie obiecuje, że życie będzie gładkie, bezbolesne, bez problemów, bez doświadczeń. Nie, mówi, że będziesz przechodził przez trudności, będziesz przechodził przez choroby, będziesz przechodził przez cierpienie, przez wody, przez rzeki, przez ogień, ale nie bój się, bo nie jesteś sam. Ja cię nie zostawię. Jestem przy tobie. Nie masz się czego bać. Nie ma sytuacji, w której Bóg nie byłby z nami. Bóg zawsze jest z nami. On zawsze działa i działa ku dobremu właśnie z tymi, których wybrał i wykupił. Echo tej obietnicy znajdujemy w liście do Rzymian, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Go miłują. Pojawia się pytanie praktyczne, w jakich sytuacjach możemy doświadczyć tej prawdy o wykupieniu dzisiaj? Gdzie? I myślę, że lista jest nieskończona, nie starczyłoby nam tutaj ani tego nabożeństwa, ani prawdopodobnie niedziel, żeby wymieniać sytuacje i miejsca, gdzie Bóg przychodzi do nas, gdzie o nas się stara, gdzie o nas walczy czy troszczy. Chciałbym pokazać tylko sześć takich obrazów, gdzie Bóg przychodzi ze swoim wykupieniem, gdzie On o nas walczy, gdzie się o nas troszczy. Po pierwsze, Bóg walczy o nas w obliczu największego niebezpieczeństwa, największego zagrożenia, którym jest śmierć. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 10 wiersz mówi tak. Zacznę od połowy 9. Łaską daną nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, teraz objawioną przez zjawienie się naszego Zbawiciela, naszego Zbawcy, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a jednocześnie rozświetlił życie i nieśmiertelność przez dobrą nowinę. Jezus Chrystus zniszczył śmierć. Zniszczył śmierć i rozświetlił życie i nieśmiertelność przez dobrą nowinę. Tym z nas, którzy mieli możliwość, niektórzy mieli, żegnać się przed śmiercią, przed faktem odejścia z tej ziemi, z kimś, kto właśnie doznał nowego życia, kto doświadczył tej dobrej nowiny, kto zaufał Chrystusowi i był Jego dzieckiem, mogliśmy ci z nas, którzy towarzyszyli takim osobom, zobaczyć spokój, pokój, nadzieję, a nawet zwycięstwo na obliczu tych osób. A niejednokrotnie słowa uwielbienia, które w ostatnim tchnieniu te osoby z siebie wydawały. Kto może dać taki pokój? Kto może dać taką pewność w obliczu śmierci? Ten, który nas wykupił. Jezus Chrystus. Ci, którzy doświadczają zbawiającej mocy Ewangelii, łaski przebaczenia swoich grzechów, ci wiedzą, co, a bardziej kto ich czeka, kiedy zamkną swoje oczy. Oni mogą odchodzić z głębokim przekonaniem nadziei spotkania z Jezusem. Ich Zbawca, ich Wykupiciel jest po drugiej stronie. Jak to jasno i świadomie stwierdził Hiob w obliczu grożącej mu śmierci, mówiąc, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Żyje i stanie nad moim prochem, a potem uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Droga siostro i bracie, przyjacielu, czy ty masz taką pewność? Czy ty wiesz, kto jest twoim wykupicielem? Kto stanie nad twoim prochem przy łożu śmierci? Kogo będziesz oglądał, gdy zamkniesz oczy? Czy to będzie Bóg, twój wykupiciel? Hiob wiedział, mój Odkupiciel żyje. A więc Bóg walczy o nas, troszczy się o nas, chce wlać do naszego serca pokój i nadzieję w obliczu największego strachu, jaki niesie ze sobą śmierć. Ale Bóg również walczy o nas, troszczy się o nas,
Chce nas wykupić od naszych pokus, od grzechu i pożądliwości. I tutaj właśnie wracamy do naszego tekstu z listu Tytusa, gdzie właśnie w tym drugim rozdziale czytaliśmy, że Jezus Chrystus wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud szczególny, gorliwy w szlachetnych czynach. A po drugiej stronie, w trzecim rozdziale, trzecim wierszu mówi, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, zniewoleni przez pożądania i różne rozkosze, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący się nawzajem. Ale pojawiła się łaska, dobroć. Pan przyszedł, aby nas z tego, z tych śmieci wykupić. To jest drugi, kolejny obszar, gdzie możemy doświadczyć Bożego wykupienia. Nie musisz już być niewolnikiem, sługą grzechu. Nie musisz żyć pod presją i pod strachem grzechu. Paweł mówi w liście do Rzymian, grzech nie będzie bowiem nad wami panował. Jesteście pod łaską. Wielu z nas, jestem przekonany, doświadczyło, doświadcza i będzie doświadczać mocy zwycięstwa nad niewolą grzechu, bo zostaliśmy wykupieni. Bo On zapłacił, jak tutaj jest napisane, najwyższą cenę, cenę swojego życia. Bóg również wykupia, odkupia, walczy o nas, troszczy się o nas w obliczu choroby i cierpienia. I tutaj w liście do Jakuba, w 5 rozdziale, wyraźnie czytamy. Cierpi ktoś między wami? Czyli autor tego listu jest świadomy, że cierpienie jest wpisane w nasze życie. Będziesz przechodził przez wody, przez rzeki, przez płomień, przez ogień. Cierpi ktoś między wami? Co ma robić? Niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa. Nie domaga ktoś lub choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zgromadzenia i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go poddźwignie, jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Chciałbym się powiedzieć, dlatego wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście w ten sposób byli uleczeni. Wyznawanie grzechów jest związane z modlitwą o uzdrowienie. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Niedawno słyszeliśmy świadectwo Oleny. Dokładnie tak, jak ona nam o tym mówiła. Gdzie dwoje starszych włożyło na nią swoje ręce, modlili się, ale wcześniej powiedzieliśmy jej, siostro Oleno, zbadaj swoje serce. Stań przed Bogiem, niech ci Bóg pokaże, czy jest coś, co powinnaś wyznać, co powinnaś przynieść do Boga i prosić o przebaczenie. I kiedy się z nią spotkaliśmy, zadaliśmy to pytanie, czy to zrobiłaś? Ona powiedziała, że tak. Czy jest jeszcze coś, co myślisz, że mogłabyś wyznać? Mówi, nie czuję, żeby ją Bóg pobudzał albo wskazywał na coś. Włożyliśmy ręce i pomodliliśmy się. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy, nie mieliśmy wtedy ze sobą oliwy. Tutaj jest powiedziane, że przy tej modlitwie należy, gdy się pomodlą, wraz z namaszczeniem go oliwą. Chciałem najpierw powiedzieć, że nie ma żadnej mocy ani magii w oliwie. Nie oliwa i olej uzdrawia. Uzdrawia Jezus Chrystus. Dlaczego więc namaszczać olejem? Kiedy modliliśmy się o siostrę Olenę, nie mieliśmy wtedy oleju. Bóg zechciał ją uzdrowić bez tego, bo nie w oleju jest moc, tylko w Chrystusie. Ale jakie jest znaczenie tego namaszczenia? I trochę czytałem o tym. Są różne opinie, bym tak powiedział, ale jedna jest taka wiążąca, a mianowicie jest to znak przynależenia do Boga. W Starym Testamencie wszystko, co było pomazane olejem, oliwą, było znakiem przynależności do Boga. I Bóg wiedział, że to jest Jego. Więc takie symboliczne pomazanie oliwą dzisiaj przy modlitwie o uzdrowienie jest wskazaniem, że ta osoba należy do Boga. Może nawet w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie przypomnienie Bogu. Oczywiście Bogu nie trzeba przypominać, bo nie ma sklerozy, ale Panie, jestem Twój. To jest Twoje dziecko, to jest Twoja córka. Ona należy do Ciebie. Cokolwiek by to było,
czy to rzecz, czy to zwierzę, czy to człowiek, namaszczone, pomazane olejem, należało do Boga. To było wskazanie i przypomnienie: Ty jesteś moim wykupicielem. Zechciej przyjść mi z pomocą, z uzdrowieniem, i jeśli jest taka Twoja wola. Ale najważniejsze, Bóg nie zostawi nikogo pośród tego cierpienia, nie odwróci swojej twarzy i nie odejdzie. A więc Bóg walczy o nas w obliczu strachu przed śmiercią. Bóg walczy o nas, troszczy się w obliczu pokus i grzechu. Bóg walczy o nas w obliczu choroby i cierpienia. Bóg walczy również w sytuacjach, kiedy doświadczamy zdrady, może obmowy, jakieś zemsty na sobie. Jest bardzo ciekawe, że w liście do Rzymian znajdujemy taki tekst. Było to dla mnie takie, może nie do końca odkrywcze, ale właśnie od pewnego czasu tak zgłębiam troszkę bardziej list do Rzymian. Mam notes obok i już czytam drugi raz. Ten list skończyłem, jeszcze raz czytam, myślę, że kilka razy, bo on jest bardzo trudnym listem. I tutaj taki tekst znalazłem w 12 rozdziale, 19 wiersz, który no, niby jest znany, ale zobaczcie, jak on w tym kontekście Boga Odkupiciela tutaj brzmi. Nie mścicie się sami, czyli jakby nie dochodźcie wy sami sprawiedliwości, porachunków. Nie mścicie się, ukochani, lecz dajcie miejsce gniewowi Bożemu, gdyż napisano: pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. A ty co masz robić wtedy, kiedy wiesz, że masz kogoś, kto... Tak? To nie masz się mścić, ale 20 wiersz mówi, ale masz go nakarmić, napoić, modlić się o taką osobę. Natomiast rachunki zostaw dla Pana, bo Bóg walczy w obliczu właśnie takich sytuacji. Może ktoś z was doświadcza czegoś takiego w różnych okolicznościach. Może ktoś chce nas poniżyć, może gdzieś ktoś o nas napisał. Ja przeżyłem to. Ktoś napisał stek kłamstw o mnie i puścił to w obieg. Moi przyjaciele, dobrzy przyjaciele, bracia zasugerowali, nie czytaj nawet tego. Nie czytaj nawet tego. I nie zrobiłem. Do dzisiaj nie wiem, co tam było napisane. Coś, nie coś tam ktoś mi wspominał. Ale zacząłem się o tą osobę modlić. I dzisiaj możemy sobie podawać rękę. I myślę, że nie tylko. Zostaw to Panu. Bóg to widzi. Bóg nie jest ani głuchy, ani ślepy. Ktoś może w pracy rozszerza plotki na Twój temat. Ktoś może gdzieś w mediach coś publikuje na Twój temat. Bóg nie jest głuchy, ani ślepy. On nie odwraca głowy w obliczu tych bolesnych cierpień. On jest przy Tobie, On walczy, On się troszczy. Nie szukaj zemsty, ja się tym zajmę, mówi Pan. Bóg walczy o nas również i przy tej okazji w obliczu niesprawiedliwości. To jest kolejna rzecz, której doświadczamy i widzimy, jak dookoła nas jest, jak to mówimy, wiele niesprawiedliwości. W liście Jakuba czytamy w 5 rozdziale takie słowa w wierszu 4. Oto zapłata robotników, którzy zżeli wasze pola, zatrzymana przez was krzyczy, a wołania żniwiarzy dotarły do uszu Pana zastępów. Wiecie dlaczego... Może dlaczego Bóg wyprowadził, albo jaki był początek, że Bóg postanowił wyprowadzić naród izraelski z Egiptu? Kiedy powołał Mojżesza i powiedział, idź wyprowadź mój naród izraelski, co Bóg wtedy powiedział? Czy ktoś pamięta? Tak, tak jest, dokładnie. Bo ich wołanie, narzekanie, prośby dotarły do moich uszu. Dotarły, postanowiłem coś z tym zrobić, bo to jest przecież mój naród, tak? I tutaj dokładnie jest to samo słowo, to dociera do uszu Boży, to narzekanie, ten krzyk żniwiarzy, zapłata, wiecie, to jest niesprawiedliwość. Ktoś pracował, napracował się i nie dostał zapłaty. Chcę powiedzieć naszym braciom i siostrom z Ukrainy czy z tych terenów wschodnich,
Wiem, że wielu z was pracuje za byle jakie pieniądze. I jest to niesprawiedliwe. I mnie jako Polakowi jest z tego powodu przykro, że wielu z was jest wykorzystywanych. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg to widzi. Że Bóg to widzi i może nie tylko widzi, ale też i wasze wołanie dociera do Niego. Jego uszy nie są zamknięte. Bóg walczy o nas w obliczu naszej niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, która jest wszechobecna na wielu poziomach życia. A Boża obietnica brzmi, ja to widzę, ja to słyszę. Oczywiście ktoś by powiedział, to dlaczego Bóg nie wyeliminuje tych niesprawiedliwości czy tych ludzi, którzy dopuszczają się tej niesprawiedliwości? On to uczyni, kiedy powróci na tą ziemię. Ale do tego momentu, ponieważ On nie chce, nie szuka śmierci grzesznika, nie chce, aby ktokolwiek zginął, Jemu zależy na opamiętaniu grzesznika, okazuje swoją cierpliwość. Ale nie puszcza tego płazem, nie zamyka oczu. Przyjdzie dzień, kiedy każdy otrzyma zapłatę, każdy uczynek zostanie osądzony, czy ten dokonany w świetle dnia, czy ten w ukryciu. Bóg walczy o nas, jest przy nas, kiedy dotyka nas niesprawiedliwość. I na koniec chcę powiedzieć to, co często wzbudza w nas wątpliwość albo strach kolejny, a mianowicie Bóg walczy o nas w obliczu naszego nieposłuszeństwa i braku wiary. Otwórzmy tekst z drugiego listu Pawła do Tymoteusza. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tutaj znajdujemy taki ciekawy tekst, trudny tekst, drugi rozdział. Drugi list, drugi rozdział, 12 i 13 wiersz. Jest napisane tak, jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy, jeśli się zaprzemy, on też nas się zaprze. 13 wiersz. Jeśli przestajemy być wierni, on pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć nie może. Bóg obiecał, że będzie przy tobie w tych różnych sytuacjach i będzie, bo on obiecał i on się nie może zaprzeć samego siebie, obietnicy tej nie może cofnąć. To nie jest tak jak my, że my obiecamy, a potem... Naturalnie, jeśli podejmujemy decyzję o odrzuceniu Jezusa, w Ewangelii o tym jest napisane, jako naszego Pana, zapieramy się Go, odpieramy łaskę zbawienia, On powie nam pewnego dnia, nigdy Ciebie nie znałem. Również i w naszym życiu z Jezusem, kiedy jesteśmy Jemu nieposłuszni i chcemy iść swoją drogą, On do tego dopuszcza, On pozwala, co pokazuje nam historia ojca marnotrawnego. Właściwie, przepraszam, syna marnotrawnego, chociaż taka książka jest z takim tytułem, Ojciec marnotrawny, wskazując, jak Jego miłość mogła być nadużyta czy źle wykorzystana. Ojciec marnotrawnego syna, który pozwolił mu pójść swoją drogą, chociaż mógł się nie zgodzić. Powiedzieć, chcesz iść? Proszę bardzo, drzwi otwarte. Ale guzik dostaniesz, nic nie dostaniesz, a ojciec dał mu wszystko. Oczywiście wtedy życie przybiera całkiem inny bieg. Wiemy, jak skończył ten syn. Ale 13 wiersz mówi, że nawet kiedy my w wielu okazjach, sytuacjach życia okazujemy się Jemu niewierni, to On jest co? On pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Bóg nie może się zaprzeć swojej obietnicy, obietnicy, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie może zaprzeć się obietnicy bycia naszym Ojcem, nawet kiedy się buntujemy i nie chcemy być Jego dziećmi. Czy nie znamy tego z życia? Jak to dzieci niejednokrotnie buntują się, nawet wypierają się swoich rodziców. Ale rodzice pozostają rodzicami. A Bóg pozostaje naszym Ojcem, naszym Bogiem, bo jak mówi tutaj ten tekst, nie może się zaprzeć samego siebie. To jest niesamowita obietnica, to jest niesamowity wymiar odkupienia i wykupienia, że kiedy nawet przyjdzie taki dzień, chwila zwątpienia w twoim sercu, kiedy powiem tak, zabraknie ci wiary, to On tą wiarę dochowuje i pozostaje wierny.
Może komuś też w świetle, jeżeli Bóg to robi wszystko, tak się o mnie troszczy, tak o mnie walczy, to dlaczego nie widzę więcej efektów w moim życiu? Dlaczego na przykład tak trudno mi jest się zmienić? Dlaczego ciągle mam do czynienia z różnymi upadkami? Dlaczego mam wrażenie, że Bóg mnie zostawił, że mnie nie słyszy, nie przychodzi mi z pomocą? Dlaczego ciągle jeszcze choruję? Dlaczego te modlitwy o uzdrowienie nie zostały wysłuchane? Tak się czuł, takie myśli miał Izrael, Izraelici. Oto potężna armia Faraona depcze nam po piętach. Za chwilę nas dopadną, wszystkich wymordują. Jak tutaj widzieć Boga? Gdzie jest ten odkupiciel? Gdzie on jest? Bo armia Faraona tu jest. A on? Gdzie on jest? Mojżesz odpowiada, chociaż wasze serca wątpią, oczy nie widzą, Bóg będzie za was walczył. On jest i nic się nie zmieniło. On jest wykupicielem. Chociaż na to nic nie wskazuje, wydaje się, że go nie ma, to on przychodzi. Przychodzi. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Przecież Bóg mógł przeprowadzić naród izraelski przez Morze Czerwone dzień wcześniej. Jest napisane, że oni się rozłożyli obozem, tak? Bóg mógł powiedzieć, słuchajcie, Egipcjanie depczą wam po piętach, jak się zbliżą tak na 500 metrów albo na kilometr, a tak to musiało być jakaś bliska odległość, bo oni widzieli, no to ja wam wtedy nie poradzę. No to już nie, trzeba było od razu się pakować do tego morza. Oni się obozem rozłożyli. Mamy wrażenie, Panie Boże, pamiętacie, co powiedział do Jezusa, powiedzieli, kiedy przyszedł Jezus wzbudzić z martwych Łazarza? Teraz ci się przypomniało? Przecież on już śmierdzi. Trzeba było przyjść, jak ci powiedzieliśmy od razu. Drogie siostry i bracia, Bóg nigdy się nie spóźnia, ani nie przychodzi za późno. Chociaż będziesz już widział tego wroga, tak jak oni widzieli tych Egipcjan, to co? Uratował ich. Wszystkich, co do jednego. Nie było tak, że tam ktoś się na końcu zaplątał i został, i woda się zamknęła i jednak został. Wszystkich. Co się stało z armią Faraona? Całkowicie została pogrążona w otchłani Morza Czerwonego. Bóg jest obecny, Bóg widzi, Bóg walczy. Powodem, dla którego Bóg mówi nie bój się, to nie powód, że nagle wszystko zniknie, wszelkie problemy, czy doświadczenia, czy choroby, ale to jest powód, dla którego powinienem ufać Bogu. Kiedy Hiob wszystko stracił, nic mu nie zostało, wtedy właśnie wypowiedział te słowa, o których wcześniej wspominaliśmy. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Co żona powiedziała jego? Co to za Bóg jest, tak? Dopuścił do tego, że ten się z korupą tutaj nic już nie miał. Mówi, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Dlatego, drogi bracie i siostro, przyjacielu, wiem, że może często nie widzisz lub trudno ci w to uwierzyć, że On jest. Ale uwierz, bo to kluczowa prawda wiary. Bóg jest twoim odkupicielem. On żyje i przyjdzie ci z pomocą, będzie przy tobie, będzie o ciebie walczył. Powiedział i obiecał, nie zostawię cię, ani cię nie porzucę. Dlatego wiarą możemy powiedzieć, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Może ktoś z was dzisiaj jest właśnie w takiej sytuacji. Stoisz pośrodku cierpienia, choroby, słabości i doświadczenia. Dzisiaj Bóg przychodzi, aby ci przypomnieć, ja jestem twoim wykupicielem. Ja widzę. Ja słyszę. Ja jestem. Ja ciebie stworzyłem. Ja ciebie wybrałem do życia ze mną. I ja cię wykupiłem. I zobowiązałem się, że będę przy tobie. Będę z tobą szedł przez całe twoje życie. Będę się o ciebie troszczył. Dlatego chciałbym, żebyśmy zanim wstaniemy do modlitwy, mogli powiedzieć wspólnie razem właśnie te słowa. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Powiedzmy je głośno. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Amen.